Witam wszystkich, to jest kolejny odcinek Klubu Tygodnika na kanale Klubu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Rok Zygmunt, a dzisiaj gościmy pana Marcina Paladę, analityka polityki, specjalistę od geografii wyborczej. Kłaniam się. Dzień dobry. Naszym gościem jest również stały komentator tego formatu, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Cześć, Pawle. Witam. Panowie, mimo że do wyborów już zostało naprawdę kilka dni, no mam nieodparte wrażenie, że mało kogo one interesują. W cudzysłowie można powiedzieć, że nie grzeją. Grzeją za to inne tematy. Afera z Funduszem Sprawiedliwości, czyli pieniędzmi, które zamiast pójść na ofiary przestępstw, stały się swoistą subwencją wyborczą suwerennej Polski. Oraz afera z firmą odzieżową Red is Bad, która okazała się mieć no, dosyć nieetyczne powiązania z poprzednią władzą. No i nasuwa się pytanie, czy waszym zdaniem wpłynie to jakkolwiek na mobilizację elektoratu PiS? Ja prawdę mówiąc wątpię, bo no, kogo miały zdemobilizować afery poprzedniej ekipy rządzącej już zdemobilizowały. Ale czekam na wasze głosy, panie Marcinie. Z całą pewnością ta wrzutka, którą obserwujemy, czyli Fundusz Sprawiedliwości, ostatnio Red is Bad, to jest próba przede wszystkim zmobilizowania wyborców Koalicji Obywatelskiej i to nie tych najtwardszych. Bo ci niezależnie od tego, czy Donald Tusk by zaserwował jedną, dwie czy trzy afery związane z poprzednim układem rządzącym, czy nie byłoby żadnej pokazanej przez media liberalne, i tak by poszli zagłosować. Natomiast problemem Tuska i Koalicji Obywatelskiej, a szerzej rządzącej centrolewicy, jest to, że jest spora grupa wyborców mniej radykalnych, mniej takich antypisowskich, czy zajazdę antypisowskich, którzy już w wyborach samorządowych, przypomnę, gdzie frekwencja w pierwszej turze nie przekroczyła 52%, no pokazali trochę coś w rodzaju żółtej kartki, no bo jednak odnosimy się do frekwencji ponad 74% w wyborach 15 października. No i teraz, jak wskazują sondaże, może być jeszcze jedna żółta kartka. No ona w piłce nożnej kończy się czerwoną, ale tutaj jeszcze, że tak powiem, możemy nałożyć tę korektę, że będzie ta druga żółta w postaci spodziewanej jeszcze niższej frekwencji, i obawa ze strony Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej i pozostałych partii współtworzących obecną centrolewicową większość, że duża część sympatyków tych formacji może nie udać się do lokali wyborczych w najbliższym niedzielę. Za to może być sytuacja, w której dwie partie opozycyjne, mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, będą w stanie na tyle zmobilizować swoich wyborców, że ci pójdą chętniej głosować, co może się przełożyć na poprawę notowań obu formacji w stosunku do wyników osiągniętych przez nie w wyborach 15 października. Innymi słowy, bardziej widzę tutaj mobilizację ze strony Tuska niż demobilizację w kierunku wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo jak pan słusznie powiedział, przecież mieliśmy na przestrzeni ostatnich 8 lat liczne błędy wykazywane przez opozycję w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, nagłaśniane afery przez TVN, Gazetę Wyborczą, ten mainstream liberalny, który przecież to wykazywanie afer nie rzutowało na spadek poparcia Prawa i Sprawiedliwości w sondażach, i co widzieliśmy w wynikach i w 19 i w 20 roku wyborach prezydenckich, dopiero 23 rok przyniósł tutaj bardziej znaczącą zmianę. Pawle, czy ty w podobnym kluczu to czytasz? Mi się przypomniało jedna myśl, to znaczy jest tak, że rzeczywiście, tak jak pan Marcin powiedział, przez 8 lat no, afer było bardzo wiele, ale bardzo wiele było też afer, które no, nie podskakiwały do innych, to znaczy w pewnym sensie zrobiła się inflacja afer, i czy nie jest tak, że dzisiejsze afery, no, które są jednak poważniejsze niż wiele z tych, o których czytaliśmy i o których słyszeliśmy z łamów czy ze stacji, o których pan Marcin wspomniał, no jakoś spowodują pewną znieczulicę. Ja bym postawił taką tezę, że bardzo często, kiedy mówimy o aferach, to opinia publiczna, komentariat ma taką tendencję do patrzenia na afery zero-jedynkowo. To znaczy albo nic danej partii nie ruszy, albo wyczekujemy jakiejś afery, która ma jakąś partię zatopić. Takie bardzo często interpretacje można spotkać, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i przyszłość suwerennej Polski. I ja uważam, że prawda jest gdzieś tutaj pomiędzy. To znaczy,
To są, mówimy o aferze oczywiście Funduszu Sprawiedliwości, o aferze Redis Bet, tych dwóch ostatnich, o które ty trochę wspominałeś. Ja uważam, że to są takie afery, które mają taki średni kaliber, to znaczy one myślę, że nie pozostawiają, nie pozwalają postawić tezy, że oczywiście będziemy mieli do czynienia z jakimś zatopieniem Zjednoczonej Prawicy, ale też nie postawiłbym takiej tezy, że one zupełnie przychodzą obojętnie i dla wyborców prawicy zupełnie no, nijak się ma do ich samopoczucia. Myślę, że tak jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej dzielą się na twardy elektorat i taki miękki, tak wyborcy również Zjednoczonej Prawicy dzielą się na taki twardy, dla którego to nie będzie miało dużego znaczenia, ale też taki, bym powiedział, miękki, który przy tym PiSie jest od jakiegoś czasu, który nawet jeżeli nie będzie skłonny głosować na Tuska, to jednak się też w jakimś stopniu demobilizuje. Więc myślę, że jest tutaj taka szansa dla Koalicji Obywatelskiej, że te ostatnie dwie afery spowodują, że finalnie pierwsze miejsce Koalicja Obywatelska może zdobyć, co jeszcze powiedzmy tydzień, dwa, trzy temu wydawało się nieco mniej prawdopodobne. Więc ja uważam, że może się tak się okazać, że te dwie kwestie będą akurat przesądzające dla tego, kto będzie pierwszy na mecie, co oczywiście w kontekście rozkładu mandatów niekoniecznie musi mieć jakieś duże znaczenie, ale już symboliczne zwycięstwo koalicji nad PiS-em myślę, że dla tej formacji jest istotne, bo przecież od dłuższego czasu to PiS no sobie jest na pierwszym miejscu. Nie zawsze oznacza to, że PiS rządzi, ale no pokazuje, że ten PiS nie jest w stanie się tutaj załamać, pokazuje, że ta perspektywa powrotu do władzy wisi nad tą koalicją. Także ja się zgadzam z Marcinem Paladek, który mówi o tym, że ta gra przed tymi wyborami jest tak naprawdę grą o to, żeby przede wszystkim zmobilizować wyborców koalicji, natomiast tutaj też nie przekreślałbym tego, że jednak ta demobilizacja wyborców PiS-u może być silniejsza niż się włodarzom tej partii wydaje, dlatego że myślę, że PiS nie odpalił też wszystkich swoich kart, rakiet, które miał przed tymi wyborami, nie grał tymi kartami, które myśleliśmy, że będą grane, dlatego że PiS nie chciał właśnie prowokować tej drugiej strony, chciał takim, można powiedzieć, cichcem, w sposób niezauważony, aby te wybory się odbyły, bo wie doskonale, że demobilizacja jego elektoratu jest mniejsza niż elektoratu przeciwnego. Tak było w czasie wyborów samorządowych i tą strategię chciał kontynuować teraz. Pytanie, czy z takim samym rezultatem? Myślę, że tutaj PiS się może delikatnie zdziwić, bo jednak kilka czynników powoduje, że te wybory, wydaje mi się, że będą delikatnie trudniejsze od tych poprzednich. O tych kartach, których PiS nie użył albo które użył, jeszcze porozmawiamy, ale to chciałem dopytać pana Marcina Paladę, czy zgadza się z Pawłem, że rzeczywiście w jakimś tam jednak stopniu może to wpłynąć no na przykład na Mijankę, no, która byłaby jednak symbolicznie bardzo dużą zmianą. To, że jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia takiego bardzo widocznego w sondażach, no tutaj podzielam opinię mojego przedmówcy, że jeszcze 3 tygodnie temu, 4 w zasadzie, to różnica na korzyść PiS-u była na tyle znacząca, że można było już zakładać 10. z rzędu wyglądną Prawa i Sprawiedliwości. Ta kwestia Funduszu Sprawiedliwości i Redis Bet wpłynęła na ożywienie części wyborców Koalicji Obywatelskiej, więc to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, w tej chwili jest widoczne w sondażach, bo Koalicja Obywatelska doszła, nawet w niektórych lekko wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Ja bym się nie spodziewał sytuacji, w której którakolwiek z tych dwóch formacji wyraźnie wygra te wybory. Moim zdaniem to może być taka różnica, jak dokładnie 10 lat temu w eurowyborach, gdzie przypomnę, Koalicja, Platforma ówczesna obywatelska wygrała z Prawem i Sprawiedliwością różnicą mniejszą, jeżeli dobrze pamiętam, niż 0,5 punktu procentowego. Tu też ta różnica może być bardzo niewielka, ale bardzo znacząca, bo przecież rozgrywka toczy się ze strony Donalda Tuska o to, żeby w końcu po tych 10 latach, po 9 z rzędu przegranych wyborach przez jego środowisko polityczne, wbić tą flagę na najwyższym punkcie i powiedzieć: w końcu jesteśmy pierwsi, oto Prawo i Sprawiedliwość nie jest tą formacją numer jeden, nie może się nazywać formacją numer jeden, jeśli chodzi o politykę w Polsce. A z kolei wiemy, że Jarosław Kaczyński też ma świadomość tego, że on, no, jedyne, co może w tej chwili zaoferować po porażce 15 października, po tym, że w wyborach sejmikowych, owszem, no, wzięli 3-4 województwa, będą rządzili, ale jednak w większości to będzie koalicja centrolewicowa. To, co musi zaoferować swojemu zapleczu politycznemu i swoim sympatykom, to jest po raz kolejny wyjść na scenę, do czego się już przyzwyczailiśmy, wyjść na scenę po ogłoszeniu wyników exit poll i powiedzieć: wygraliśmy po raz tam 9, 10 czy któryś, no bo
jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ta wygrana PiS o pół punktu czy jeden punkt procentowy może rzutować na przedłużenie egzystencji PiS-u w takiej formule, w jakiej ta formacja jest, ale odwrotnie rzecz ujmując, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w niedzielę miało się zameldować drugie na mecie, co oczywiście biorę pod uwagę, to zmienia zasadniczo tę narrację, która była do tej pory, no bo to jedyne, co trzymało w sensie argumentu Jarosława Kaczyńskiego, sympatyków, całą partię, to było to, że Jarosław Kaczyński gwarantował wygraną tej formacji. W momencie, kiedy ten ostatni argument znika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, no to pytanie, co jeszcze pozostaje w tej talii Jarosława Kaczyńskiego. Moim zdaniem drugie miejsce będzie oznaczało większe ruchy odśrodkowe w Prawie i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy z konsekwencjami na wybory prezydenckie w przyszłym roku. Ja bym tutaj uzupełnił Rochu tą wypowiedź Marcina Paladego, z którą się zgadzam, o jeszcze jeden ważny kontekst. Mianowicie wszystkim się wydawało, że te wybory samorządowe dały dobry wynik PiS-owi i jednoznacznie oddalają taką diagnozę, która się pojawiła o kryzysie PiS-u. I moim zdaniem, jeżeli by się okazało, że PiS jest na drugim miejscu w tych wyborach, nawet jeżeli ten wynik byłby bardzo nieznaczny za Platformą, to tak jak na Olimpiadzie, prawda, liczy się nie to, w jakim czasie przebiegliśmy, tylko kto był pierwszy na mecie, to wydaje mi się, że to będzie o tyle istotne, że dla Prawa i Sprawiedliwości będzie to jasny sygnał, że to nie jest tak, że od tej pory tylko i wyłącznie PiS może iść w górę, że skoro już w pierwszych wyborach, po wyborach parlamentarnych, kilka miesięcy po październiku PiS zdobył dobrą lokatę i kolejne wybory tylko i wyłącznie będą potwierdzały, czy europejskie, czy prezydenckie, potwierdzały z powrotem marsz PiS-u w górę. Jeżeli by się okazało, że PiS zdobywa drugie miejsce, to jest to sygnał, że sytuacja tej partii jest dużo trudniejsza niż się wydawało po tych wyborach samorządowych i że te papiery, czy mniej, czy bardziej obciążające PiS-u, mogą być używane skutecznie przez koalicję, przez nie tylko najbliższe miesiące, ale ten proces może się rozciągać na dłuższy okres. I ci, którzy domagali się jakichś zmian reformatorskich w obozie Zjednoczonej Prawicy, to będą mieli tutaj swój bardzo mocny argument, czego to argumentu zabrakło po wyborach samorządowych, no bo skoro wszyscy mówili, że PiS jest w kryzysie, a PiS zdobył pierwsze miejsce, no to naturalnie ci reformatorzy w środku musieli, że tak powiem, iść do kąta i zamknąć usta, uznając, że ten wynik jest dobry. Jeżeli ten wynik teraz będzie gorszy, to mi się wydaje, że znowu ta dyskusja o tym, w jakiej kondycji jest PiS, być może już nie będzie tej dyskusji o kryzysie, ale będzie na pewno dyskusja, czy obecny kurs jest kursem, który pozwala PiS-owi myśleć o powrocie do władzy. No bo skoro Prawo i Sprawiedliwość bardzo jasno komunikuje, że obecna koalicja rządowa, i to widać w tym raporcie zespołu, który prowadzi Mateusz Morawiecki, tam jest jednoznaczna, oczywiście totalna krytyka, pokazanie deficytu programowego, jakichkolwiek osiągnięć państwowych. I jeżeli pomimo tak trudnej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość z pierwszego miejsca spada na drugie, no to należy się zastanowić, czy obecny kurs jest właściwy. Więc ja się zgadzam, że te teoretycznie bardzo niewielkie procenty, które będą dzieliły wygranego od tego, który zajmie drugie miejsce, one mogą być bardzo istotne dla procesu wewnątrz obozu, zarówno PiS-owskiego, jak i oczywiście Koalicji Obywatelskiej, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z kolejną porażką koalicji, no to pomimo tak gigantycznej mobilizacji, którą zastosował Donald Tusk, jeżeli ona się okaże nieskuteczna, no to zaczną się oczywiście pytania o jakąś tutaj dynamikę wewnętrzną, pewnie zachęci to też koalicjantów Tuska do, nie wiem, większej asertywności, do po prostu poszukiwania jakiegoś innego modelu realizacji władzy niż do tej pory, a przede wszystkim zacznie się dyskusja na temat tego, czy ten proces depisizacji, który był wiodącą narracją, czy on jest w ogóle narracją skuteczną i być może tutaj Szymon Hołownia ze swoją depolaryzacyjną narracją będzie pewnie bardziej śmiały do tego, żeby sygnalizować tą jego propozycję programową. To ja, jeśli mogę dodać krótko, patrzyłbym też na tę rozgrywkę między PiS-em a Koalicją Obywatelską, o to, kto będzie pierwszy, i przypatrywał się uważnie, jaki będzie wynik Konfederacji. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że Konfederacja w tej chwili konkuruje z trzecią drogą o trzecie miejsce na podium.
i my mamy, po pierwsze nie wiadomo właśnie, kto będzie pierwszy na mecie, czy PiS, czy Koalicja Obywatelska, ale też nie wiemy, kto się zamelduje trzeci na mecie, co też ma znaczenie z punktu widzenia układanki prezydenckiej, a jeszcze bardziej w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Bo jeżeli przyjmiemy założenie, że Prawo i Sprawiedliwość utrzyma swoje 33-34%, ale będzie drugie w tym zestawieniu za Koalicję Obywatelską, to będzie też kolejny sygnał pokazujący, że ta perspektywa, o której marzy wielu tych, którzy nie chcą zmian w Prawie i Sprawiedliwości, czyli powrotu ponad 40%, tak, bo w tej chwili PiS musiało dostać 43, około 44%, żeby rządzić samodzielnie, że to jest perspektywa w dużej mierze zamknięta, niemożliwa do zrealizowania w dalającej się określić perspektywie, a przy wyniku Konfederacji na poziomie 9, 10 czy nawet 11%, jak pokazują niektóre sondaże, to jest zupełnie nowe otwarcie na prawo od centrum, dlatego że to będzie tym bardziej sygnał dla tych, którzy mówią, chociaż nie są w większości, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, że czas, w którym ta formacja rządziła samodzielnie, minął bezpowrotnie. Wobec tego trzeba poszukiwać potencjalnych współkoalicjantów do współrządzenia w przyszłości. I tutaj w naturalny sposób tym pierwszym partnerem, który się jawi do współpracy, jest Konfederacja. Im wyższy wynik Konfederacji, tym więcej moim zdaniem mobilizacji ze strony tych w PiS-ie, którzy uważają, że trzeba zacząć rozmawiać, traktować po partnersku potencjalnie tych, z którymi można mieć większość po następnych wyborach. Ja tylko dla zarysowania szybko kontekstu, Paweł wspomniał o raporcie Zespołu Pracy dla Polski, który po wyborach parlamentarnych założył Mateusz Morawiecki i który raport został opublikowany właśnie w dniu, w którym nagrywamy. Ale już skoro właśnie mówimy o tym, co PiS grzeje, to chciałem zapytać Was o to, jakie Waszym zdaniem karty PiS odkrył w tych wyborach, dla narysowania szerszego obrazka właśnie kampanii wyborczej, a jakimi nie zagrał, Pawle? Ja byłem bardzo zdziwiony, że Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego, że te wybory europejskie były bardzo specyficzne, bo po raz pierwszy pojawiły się tematy europejskie, które naprawdę interesują ludzi. Oczywiście Europejski Zielony Ład, ale też kwestia oczywiście zaangażowania Unii we wsparcie Ukrainy, więc tych kontekstów unijnych było na tyle sporo i na tyle one były wdzięczne dla PiS-u, że wydawało się, że PiS mocniej będzie te tematy grzał. Okazało się jednak, że wygrała chyba inna strategia, albo ta strategia była zmieniona w czasie, bo kiedy Prawo i Sprawiedliwość być może zamierzało tę kwestię traktatów europejskich podjąć, czy Europejskiego Zielonego Ładu, no to zorientowało się, że Tusk nie ułatwia zadania i nie wchodzi w pewne pole narracyjne, które dla PiS-u jest wygodne, czyli nie ustawia się na pozycji tego, który chciałby zmienić te traktaty i na pozycji tego, który bronił Europejskiego Zielonego Ładu. Tutaj Tusk ponownie wszedł w rolę takiego eurorealisty, a nie euroentuzjasty i to spowodowało, że chyba PiS odpuścił te tematy i jakby zrodziła się taka refleksja, że dużo korzystniejsze dla tej partii, dużo korzystniejsza będzie taktyka grania na demobilizację, czyli dokładnie powtórzenie strategii wyborów samorządowych, która przyniosła PiS-owi sukces, bo demobilizacja nastąpiła we wszystkich oczywiście grupach elektoratu, ten spadek frekwencji, podkreślmy, był bardzo duży w porównaniu do października, ale jednak nieproporcjonalnie duży był dla Koalicji Obywatelskiej. Po prostu wyborcy koalicji, widząc, że czy Platforma, na którą głosowali, czy Trzecia Droga, czy Lewica są już u władzy, no nie mają takiego poczucia, że dzieje się coś na tyle już, nie wiem, niepokojącego, że ponownie trzeba się wyrwać do wyborów. I politycy PiS-u pomyśleli, że ta demobilizacja ich elektoratu również w tych wyborach do Europarlamentu będzie mniejsza, że ten po prostu twardy elektorat prawicy jest większy od tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, więc postanowili chyba zagrać taką strategię, ciszej jedzie, dalsze budzie, nie ma sensu tutaj prowokować się drugiej strony i po prostu obstawmy mniejszą frekwencję, bo przy mniejszej frekwencji nasz wynik będzie lepszy, a tym bardziej jeżeli tutaj Marcin Paladę wspomina Konfederację, no to tutaj ten kontekst też jest ważny. Przy takiej dużej debacie w tych tematach europejskich Konfederacja ma tutaj bardzo istotne argumenty, no bo jej krytyka Europejskiego Zielonego Ładu jest bardziej wiarygodna od krytyki PiS-u i PiS być może też się bał poruszenia bardzo głośno tego tematu, właśnie obawiając się, że wywoła wilka z lasu, czyli wywoła Konfederację, która to będzie podkreślała, że to oczywiście Mateusz Morawiecki zgodził się na szczycie Rady Europejskiej na to, aby Polska osiągnęła, znaczy Unia Europejska osiągnęła neutralność klimatyczną do roku 2050 i w konsekwencji Komisja Europejska zaproponowała
Europejski Zielony Ład. Więc PiS wszedłby w bardzo trudną sytuację konieczności wyjaśniania swoim wyborcom tego stanowiska, które prezentował wówczas Morawiecki, więc stwierdzono, że po prostu te tematy, no jeżeli się pojawią, no to naturalnie ta narracja jest już gotowa, ale nie ma co prowokować i proaktywnie wychodzić, więc myślę, że tutaj dużo było takich, dużo było takiej taktyki właśnie bardzo defensywnej, natomiast też na koniec warto podkreślić, że to, co PiS użył, to jednak bardzo mocne listy i ta rywalizacja polityków na tych listach jest bardzo wyraźna. Politycy pierwszoplanowi stali tam wysłani właśnie po to, żeby mobilizować i po to, aby przede wszystkim była realna rywalizacja między politykami i to jest taka mobilizacja, której my nie widzimy z punktu widzenia centrum czy Warszawy, no bo ona się odbywa po prostu w poszczególnych okręgach. Panie Marcinie, czy pan też dostrzegł tą prewencyjną taktykę Prawa i Sprawiedliwości? Odnoszę takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość pewnie chciałoby mocniej zagrać na nucie antyunijnej, czy antybrukselskiej, czy antyestablishmentowej, ale ma świadomość tego, o czym słusznie powiedział Paweł Musiałek, że na prawo od PiS-u jest jeszcze Konfederacja. To, co z całą pewnością obserwujemy w ostatnim czasie, to jest zmiana nastawienia Polaków do Zielonego Ładu, czy szerzej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To widać po badaniach, które niemal każdego dnia się pojawiają, że od takiego, może nie nazwał tego mianem entuzjazmu, ale takiego pozytywnego spojrzenia na zieloną politykę europejską, w tej chwili idziemy w kierunku, jak powiem, sięgania do portfeli i powoli przeliczania, czy te wszystkie zapowiedzi będą miały swoje reperkusje w postaci dużych wydatków gospodarstw domowych w naszym kraju. I w zasadzie PiS mogłaby pójść z tą krytyką tego, co robi centrala w Brukseli, mam tu na myśli i Zielony Ład, i politykę migracyjną, natomiast myślę, że takie podejście umiarkowane ma związek z tym, że jednak, no, jakby nie patrzeć, Prawo i Sprawiedliwość decyzjami premiera Morawieckiego w sprawie Fit for 55, Zielonego Ładu, no, przyłożyło się do tego, że ten Zielony Ład ma takie, a nie inne oblicze. I gdyby Prawo i Sprawiedliwość poszło w kierunku większej, jeszcze większej krytyki niż do tej pory, no to tym samym podałoby piłkę Konfederacji, która wyszłaby na boisko i powiedziała, ale panowie, o czym w ogóle mowa, przecież to wy wspólnie od prawa do lewa niemalże uczestniczyliście w wdrażaniu tego projektu, jeśli chodzi o instytucje unijne. Stąd koncentracja Prawa i Sprawiedliwości na takim przekazie przede wszystkim do twardych wyborców, stąd, tak jak Paweł Musiałek wspomniał, silnie obsadzone listy, mam tu na myśli głównie posłów, których spora część się wybiera do Brukseli, ona wypełniła te listy właśnie rozpoznawalne nazwiska na poziomie powiatów po to, żeby zebrać w miarę równomiernie poparcie w każdym z okręgów wyborczych i po to, żeby zrealizować ten podstawowy cel, który jest nałożony przez Jarosława Kaczyńskiego na wszystkich kandydujących, czyli w zasadzie dwa cele. Pierwszy jest taki, żeby dojechać na metę, zameldować się jako pierwsze ugrupowanie, ale drugie, co najważniejsze, żeby ta redukcja mandatu w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie była na tyle znacząca, bo my cały czas mówimy o sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość może oczywiście różnicą pół punktu czy punktu procentowego wygrać z Koalicją Obywatelską, ale spójrzmy na to, co jeszcze istotniejsze, bo tu mówimy o wyniku w ujęciu liczbowym oddanych głosów, w ujęciu procentowym, ale przypomnijmy, że w roku 2019 Prawo i Sprawiedliwość, uwzględniając ten dodatkowy mandat wynikający z Brexitu, wprowadziło do Parlamentu Europejskiego 27 europosłów. W tej chwili najbardziej optymistyczne dla Prawa i Sprawiedliwości prognozy mówią o tym, że to będzie 19, maksymalnie 20 mandatów, co będzie oznaczało jednak znaczący regres Prawa i Sprawiedliwości o te 7-8 mandatów. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska, która dysponowała 13 mandatami, teraz ma szansę tych mandatów mieć może 17, może 18, co będzie z kolei oznaczało dużą progresję i wyrównanie się. Z całą pewnością to, o co chodzi też Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jest to, żeby utrzymać ten wynik na poziomie 19 mandatów, czyli z tego, co Prawo i Sprawiedliwość otrzymało w roku 2014. To może w takim razie, jeżeli no, już kilkukrotnie i pan, i Paweł Musiałek o tym wspomnieliście, to wywołajmy tego słonia z pokoju. Czy pańskim zdaniem Konfederacja może być czarnym koniem tych wyborów?
jeśli przez czarnego konia będziemy rozumieli formację, która od lat miała poparcie na poziomie 7%, bo popatrzymy na wyniki parlamentarne w 2019 roku, w 2023 roku, sejmikowe ostatnie z kwietnia tego roku, a teraz miałaby zyskać 2-3 punkty, a szczególnie to, co będzie już widoczne dla oczu wielu Polaków, to jest to, że to będzie wynik dwucyfrowy, czyli to, co obserwowaliśmy dokładnie rok temu, kiedy mówiono dużo o Konfederacji, dlatego że ona rosła, że ten wynik był na poziomie 9, 10, 12, a nawet 15%. To tak, to trzeba będzie uznać, że to będzie czarny koń, tym bardziej gdyby ten wzrost poparcia dla Konfederacji o 2, 3, może 4 punkty procentowe w stosunku do wyników sejmikowych czy Sejmu z 15 października odbył się także w sytuacji mijanki, czyli wyprzedzenia trzeciej drogi przez Konfederację. To z całą pewnością byłyby takie dwa istotne elementy w kontekście wyborów prezydenckich i wyborów parlamentarnych w 2027 roku. No, wyjścia z takiego okresu mianem, termin jaki mi przychodzi do głowy, to jest getta tego 7%, w którym Konfederacja funkcjonuje już od, jak popatrzymy, 5 ostatnich lat. Pawle, jak ty patrzysz na Konfederację w tych wyborach? Ja uważam, że jest duża szansa, aby Konfederacja była czarnym koniem, dlatego że te wybory są po prostu idealnie skrojone pod Konfederację. To jest warte podkreślenia, że wybory do Europarlamentu zawsze miały najniższą frekwencję, a więc relatywnie i były też najprostsze dla takich ugrupowań, które nie mają dużych struktur w całej Polsce. Te okręgi są duże, więc tych kandydatów nie trzeba wcale bardzo dużo wystawiać. Też jeśli chodzi o liczbę zaangażowanych środków, to akurat wybory do Europarlamentu nie były zawsze tymi najdroższymi. Więc jest kilka powodów, dla których te wybory są dobre dla Konfederacji. Łącznie oczywiście z tym, że te hasła krytyczne wobec czy Europejskiego Zielonego Ładu, czy innych tematów, które się pojawiają, tych licznych europejskich absurdów, one dobrze pasują do profilu Konfederacji. I jest jeszcze jeden powód, który ja bym tutaj podkreślił. Mianowicie jest taka grupa wyborców, która zastanawiała się, czy nie zagłosować na Konfederację w wyborach parlamentarnych, ale tuż przed samymi wyborami to widać, że te sondaże przez długi okres były bardzo sprzyjające, ale od jakiegoś czasu już sprzyjające być przestały. I dlaczego? Dlatego, że dla jakiejś tam grupy wyborców po prostu okazało się, że to była partia, która no nie jest do końca jakoś tam poważna i z tego powodu po prostu nie oddali tego głosu. I tutaj w tych wyborach do parlamentu, przez to, że powaga tych wyborów jest mniejsza, ludzie mają poczucie, że jeżeli gdzieś mogą wyrazić swoją ukrytą sympatię dla Konfederacji, to ten europarlament jest najmniej groźny. Nawet znam takich ludzi, którzy uznają, że w wyborach do europarlamentu pozwalają sobie na głos na Konfederację, ale w wyborach do Sejmu czy na prezydenta już by się zawahali, no bo tutaj już do końca tego zaufania nie mają. Więc myślę, że ta grupa wcale nie jest mała. I myślę, że to jest powód, dla którego Konfederacja może ten wynik mieć dwucyfrowy. No i mając na uwadze to, że bezpośredni konkurent Konfederacji, czyli Trzecia Droga, która odebrała na ostatniej prostej wyborach parlamentarnych część wyborców Konfederacji, jest w takiej lekkiej zadyszce. Widzimy dzisiaj taką ponadstandardową aktywność Szymona Hołowni. Dwa orędzia w krótkim odstępie czasu świadczą o tym, że tam są bardzo gwałtowne ruchy mające wyjść z takiej stagnacji i powolnego zjazdu. Myślę, że te wybory będą trudne dla Trzeciej Drogi, dlatego że Trzecia Droga ewidentnie nie ma swojego przekazu, nie ma swojej jednej narracji. Co więcej, jest problem, ponieważ widzimy, że wyborcy Trzeciej Drogi i wyborcy PSL-u, przepraszam, wyborcy Polski 2050 i PSL-u, to są jednak, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, różne grupy. Jedna trochę bardziej euroentuzjastyczna, którą reprezentuje oczywiście Róża Thun, z drugiej strony eurorealistyczna, którą reprezentują ludowcy. To wszystko jest jakieś takie trudne do sklejenia i widać ewidentnie, że Trzecia Droga nie ma tutaj jakiegoś jednego takiego dobrego pomysłu kampanijnego i to jest też powód, dla którego Konfederacja myślę, że może liczyć tutaj na dobry wynik i w sytuacji, w której jeszcze PiS gra na demobilizację i ta frekwencja nie będzie wysoka, tym bardziej ten elektorat Konfederacji dotychczasowy może zapewnić mu dobry wynik. Więc warto pamiętać, że w tych wyborach do Europarlamentu akurat te partie prawicy, bym powiedział, nie pisowskiej, one tradycyjnie miały niezłe wyniki. Dość przypomnę, że przecież historia Korwina, który dostał się do polskiego Sejmu, zaczynała się od eurowyborów. Więc myślę, że to jest taka najłatwiejsza bariera do pokonania dla wszystkich nowych podmiotów. I też jeszcze dla Konfederacji sprzyjające jest na koniec to, warto podkreślić, że nie powstały żadne inne alternatywne, silne listy prawicy,
prawicy takiej polexitowej, które były dyskutowane przed tymi wyborami. Więc te liczne okoliczności skłaniają mnie do tezy, że wynik dwucyfrowy jest w zasięgu możliwości, tym bardziej, że w wyborach w wyborach samorządowych ten wynik Konfederacji już był niezły i ten wynik trzeciej drogi był co prawda lepszy od Konfederacji, ale na tle oczekiwań dużo większych, słabszy, więc tym bardziej to mnie prowadzi do wniosku, że te wybory najbliższe będą dla Konfederacji dobre, no ale czy bardzo dobre, rewelacyjne, to oczywiście musimy zobaczyć już pewnie dopiero w poniedziałek. Mówimy o PiS-ie, mówimy o Konfederacji, ale rozmawiamy dzień po wiecu Donalda Tuska w Warszawie z okazji 4 czerwca, na którym premier nazwał między innymi listy PiS-u do Parlamentu Europejskiego listami gończymi i rysował bardzo silnie manichejską wizję polityki, gdzie Europa, no, ucieleśniona, jak rozumiem, przez Koalicję Obywatelską i Koalicję 15 października, przeciwstawiana jest Rosji, którą ucieleśnia Prawo i Sprawiedliwość. Czy waszym zdaniem taka narracja, tak jak powiedziałem, bardzo silnie manichejska, jest w stanie trafić do kogoś poza twardym elektoratem, panie Marcinie? Moim zdaniem nie, ale okazuje się, że Donald Tusk ma problemy nawet z twardym elektoratem, skoro utwardza swój język. Zresztą to jest tak, że w poniedziałek, środę i piątek Donald Tusk jest twardy i na granicy, że tak powiem, entuzjazmu wobec środowiska Silnych Razem, tych spod znaku 8 gwiazdek, a we wtorek, czwartek jest bardziej centrowy, tak jak słyszymy, jest zapowiedź tego, że zgodzi się na CPK, czyli są też takie ruchy wykonywane właśnie w kierunku wyborców bardziej umiarkowanych. To jest tak, że Donald Tusk wczorajszym wiecem chciał postawić trochę kropkę nad i, tak mi się wydaje, bo z jednej strony ma te sprzyjające okoliczności w postaci uderzenia w Prawo i Sprawiedliwość, Funduszem Sprawiedliwości, RetisBet, z drugiej strony ma słabość współkoalicjantów, bo widzimy to po notowaniach Lewicy i Trzeciej Drogi, ma świadomość tego, że może wygrać na ostatniej prostej Sprawie i Sprawiedliwością, słabością właśnie czy to Trzeciej Drogi, czy Lewicy. I myślę, że brakowało mu tego, żeby przyszły dziesiątki tysięcy ludzi na jego wiec w Warszawie, no i żeby była taka atmosfera właśnie na zasadzie końcówki kampanii, że lider tego antypisu, szerokiego antypisu jest tylko jeden, to jest Donald Tusk, Koalicja Obywatelska. Tymczasem ta frekwencja była słaba, biorąc pod uwagę to, co było w zapowiedziach, a to, co było w realizacji, no bo oczywiście z przymrużeniem oka traktujemy te szacunki na poziomie 30 tysięcy Urzędu Miasta. Zresztą to od lat widzimy, że tam ci, którzy szacują, powinni przejść podstawowy kurs tego, jak przelicza się daną powierzchnię na potencjalnie liczbę osób, które mogą przypadać na metr kwadratowy, a potem podawać dane. Nawet dla ułatwienia można powiedzieć, że są takie programy, które bardzo dokładnie to zliczają, bo wiemy, choćby używając tego typu aplikacji, że wczoraj na tym placu zamkowym było nie więcej niż 10 tysięcy osób, a nie 30 tysięcy, tak jak mówię, zapowiadało miasto. Więc z punktu widzenia obrazkowego, co jest bardzo ważne w końcówce kampanii, no jednak ten tłum, który był zagęszczony w okolicach Zamku Królewskiego, a im dalej w kierunku Kościoła Świętej Anny, krakowskiego przedmieścia, czy potem w stronę ulicy Kilińskiego, no tym gorzej właśnie dla tego obrazka, tak jak mówię, na który bardzo liczył Donald Tusk, mimo olbrzymich wysiłków mediów związanych z Tuskiem, Koalicją Obywatelską. No z całą pewnością nie można powiedzieć, że ten wczorajszy dzień był dniem udanym dla Tuska i tej formacji. Paweł, jak ty czytasz wczorajszy wiec i przemówienie pana premiera? Nie było tam niczego, czego byśmy się chyba nie spodziewali. Naturalne było to, że Tusk chciał jeszcze wykorzystać tą symboliczną datę, aby pobudzić pewne emocje, które pojawiły się dokładnie rok temu i które to emocje ostatecznie okazały się na tyle duże, że dały Tuskowi władzę, więc chciał jeszcze z tego rezerwuaru skorzystać, mimo że jest rzeczą oczywistą, że te emocje mocno zaczęły się już wypalać, no bo naturalne jest to, że wyborcy, którzy zagłosowali na partie, które przejęły władzę po tych wyborach, no, nie czują się
się aż tak bardzo zmobilizowani. Wszystkie instytucje w zasadzie poza instytucją prezydenta zostały już przejęte, w związku z tym no tutaj trudno było Tuskowi osiągnąć taki efekt, jaki osiągnął rok temu, natomiast no też nie powiem, żeby to wydarzenie wczorajsze było jakkolwiek dla Platformy szkodliwe. No Tusk po prostu był skazany na taką retorykę i skazany na takie przemówienie, które mogliśmy wysłuchać. Ja bym powiedział, podkreślił to, co Marcin Palade powiedział, że Tusk jest silny raczej słabością swoich koalicjantów. Myślę, że to zdanie jest kluczowe i faktycznie jest tak, że dzisiaj Tusk nie ma zbyt wiele do zaproponowania, korzysta ze zgranych, można powiedzieć, tutaj argumentów i narracji, wpisując PiS w stronę jakichś takich wschodnich klimatów, lekko autorytarnych, prorosyjskich. To już przecież było grane od dawna. Zmienia się tylko, można powiedzieć, natężenie, które osiągnęło poziom niespotykany już w czasie tej kampanii. Natomiast to nie są jakieś nowe kampanijne nuty. Ale to nie znaczy, że skoro nie pojawiło się w tej kampanii niczego świeżego, że Donald Tusk na pewno będzie przegranym tych wyborów. Ja obstawiam, że tak nie będzie i że ten wynik Platformy może być całkiem niezły, ale całkiem niezły dlatego, że on będzie miał miejsce kosztem swoich koalicjantów. Czyli mówiąc inaczej, łączne poparcie dla całej koalicji, ono prawdopodobnie nie wzrośnie wobec poparcia, które dotychczas koalicja osiągała, ba, być może nawet trochę spadnie, bo tutaj obstawiam dobry wynik Konfederacji. Natomiast Donald Tusk może się pożywić przede wszystkim kosztem trzeciej drogi, o której wspominałem, że trzecia droga w tych akurat wyborach ma bardzo pod górkę, jak i Lewicy, która mimo, że ma program jako jedyna, go w zasadzie przedstawiła, program europejski, to jakoś niespecjalnie nim się jakoś potrafiła pochwalić, odróżnić od Donalda Tuska i no Donald Tusk może też skapitalizować to, co jest jego najsilniejszą kartą, no, czyli jednak jego doświadczenie europejskie, kontakty, to, co jest jego najsilniejszą kartą, no, zakończenie procedury naruszenia praworządności z artykułu 7, dostarczenie środków z KPO. No, widać ewidentnie, że Tusk może puścić oko do wyborcy, słuchajcie, nawet jeżeli ja czegoś tam nie dociągam na krajowym rynku, no to na tym rynku międzynarodowym, szczególnie unijnym, widzicie ewidentnie, że moja pozycja jest silna, to moje doświadczenie nie jest mityczne, tylko całkiem realne i które potrafi się przełożyć na wymierne sukcesy, więc myślę, że dla jakiejś części wyborców było to istotne, szczególnie też tych, nie mówię nawet z tego twardego elektoratu, ale też tych właśnie miękkich, takich bym powiedział trzeciodrogowych, to dla nich bardzo często ich krytyka prawicy, ona zasadzała się na tym wątku, bym powiedział, unijnym, to znaczy obawa, że nie będzie unijnych środków, które są istotne dla polskiego rozwoju, była czymś, co dla tego elektoratu było ważne. No i dzisiaj to Tusk, a nie Hołownia czy Kosiniak-Kamysz jest bardziej taką wiarygodną postacią, która potrafi pokazać, że te środki właśnie odbyły się właśnie dzięki szczególnie personalnej, można powiedzieć personalnym relacjom Tuska, czy jego osobistej pozycji na europejskich salonach. A z drugiej strony Tusk też nie szarżuje tym euroentuzjazmem, który jest też dla tego wyborcy trzeciodrogowego czymś, co nie jest do końca, co on kupuje. Więc Tusk właśnie jako wchodzący w rolę takiego eurorealisty wie doskonale, że dzisiaj wiatr wieje z takiej strony lekko sceptycznej, lekko krytycznej wobec Unii. Dobrze w tą rolę wchodzi, pomimo oczywiście licznej krytyki ze strony liberalnego komentariatu. Tusk wie, że ten wyborca taki wahający się, to jest dzisiaj wyborca, który oczekuje zrozumienia dlatego, że w Unii się dzieją pewne rzeczy, których on po prostu nie lubi i Tusk dla niego ma ofertę. Także ja obstawiam finalnie, że mimo, że Tusk niczego wielkiego nie pokazał, to trzymam się swojej prognozy, że być może to on będzie pierwszy na mecie właśnie kosztem trzeciej drogi Lewicy. To ja jeszcze mogę dodać, jeszcze do tego, co Paweł Musiałek mówił, to istotnie te przesunięcia mogą być na ostatni prosty w kierunku wzmocnienia tej głównej partii rządzącej, czy Koalicji Obywatelskiej właśnie kosztem spadku notowań dla i gorszego wyniku dla trzeciej drogi i dla Lewicy, co z punktu widzenia takiego interesu krótkoterminowego, doraźnego, będzie dobre dla Tuska, no bo on dzięki zwycięstwu no, pokaże swoim wyborcom, że jest w stanie wygrać w końcu z Jarosławem Kaczyńskim. On będzie z całą pewnością mocniejszy w obrębie swojej partii, jeszcze mocniejszej, czyli Koalicji Obywatelskiej. Z całą pewnością w przypadku wygranej, a przy słabszych notowaniach trzeciej drogi Lewicy uporządkuje
tak jak on chce, sytuację w koalicji rządzącej, czyli jeszcze większą korzyścią dla siebie i swojej formacji właśnie kosztem Lewicy i Trzeciej Drogi, tyle tylko, że to jest na tydzień, miesiąc, pół roku do przodu, ale zastanówmy się, jakie mogą być konsekwencje tego, że Trzecia Droga spadnie na wynik jednocyfrowy, a Lewica wyląduje w okolicach progu 5%, nawet zakładając, że ten próg przekroczy i na przykład dostanie 6% w wyborach, tak? Będzie miała 3 europosłów, a Trzecia Droga będzie miała, powiedzmy, nie wiem, 4 europosłów, tak? To nawet popatrzmy na w ujęciu procentowym. To wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej może dać wygraną, ale konsekwencja sprowadzenia w okolice progu Lewicy i w okolice wyniku jednocyfrowego Trzeciej Drogi będzie daleko idąca. Nie tylko dla wyborów prezydenckich, mam tutaj na myśli no, pożegnanie się chyba z aspiracjami prezydenckimi przez Szymona Hołownię jako kandydata Trzeciej Drogi, ale idąc dalej 27 roku. Bo to, że dzisiaj Donald Tusk rządzi czy współrządzi, jest przede wszystkim zasługą bardzo dobrego wyniku Trzeciej Drogi. Tych ponad 14% przełożenia na 60 kilka mandatów, co arytmetycznie dało większość obecnej centrolewicowemu rządowi. Natomiast w sytuacji, w której w 27 roku będzie rywalizacja między PiS-em a Koalicją Obywatelską o to, kto będzie pierwszy, ale jeżeli do tego dołożymy sobie możliwość osiągnięcia wyniku dwucyfrowego przez Konfederację przy słabości Trzeciej Drogi i nawet wypadnięciu poza burtę Lewicy, no to mamy zupełnie nowy scenariusz dla Polski, dlatego że w przełożeniu na mandaty to będzie oznaczało, że Koalicja Obywatelska nawet wzmocniona przy słabej Trzeciej Drodze to na pewno nie będzie 231 mandatów. Otwarte oczywiście pozostaje pytanie, czy to z automatu będzie oznaczało koalicję PiS-u i Konfederacji, natomiast będzie oznaczało na pewno, że będzie spore przebiegunowanie. To na sam koniec, Paweł, czy ty też tak w tak odległej perspektywie czytasz te ewentualne wahnięcia i spadki Trzeciej Drogi i Lewicy i w ogóle co to znaczy słaby wynik na przykład Trzeciej Drogi i Lewicy w tych wyborach, twoim zdaniem? Myślę, że słaby wynik Trzeciej Drogi to jest wynik, który będzie gorszy od wyniku Konfederacji. To jest na pewno jedna wskazówka. I jakoś mocno gorszy od tego wyniku z wyborów samorządowych. To, że on będzie gorszy niż w wyborach samorządowych, to jest moim zdaniem pewne. Natomiast pytanie, jak bardzo? No i pytanie o Lewicę. Myślę, że tutaj skoro Lewica miała i tak bardzo słaby wynik w wyborach samorządowych, no to powtórzenie tego wyniku już byłoby tragedią, bo jednak Lewica ma czym się wyróżnić. I to jest też ciekawe, że ona tego nie w ogóle nie wykorzystała w tej kampanii, mianowicie Tusk, który skręcił w stronę eurorealistyczną, odsłonił, można powiedzieć, tą progresywną flankę Lewicy. Lewica mogła się zaprezentować jako to ugrupowanie, które dalej utrzymuje ten euroentuzjazm i mimo, że ten ogólny klimat w Unii jest niesprzyjający dla tego typu narracji, no to jednak ta narracja jest na pewno kupowana przez, nie wiem, 10% Polaków, których Lewica mogła przyciągnąć, ale Lewica to robi w jakiś bardzo nieumiejętny sposób i w efekcie ci wyborcy, którzy potencjalnie na Lewicę mogliby zagłosować, widzą, że Tusk jest bardzo często lepszą alternatywną. Być może też to, że to osobiste doświadczenie Tuska, ta obecność na tych salonach europejskich, to na pewno tych progresywnych wyborców robi wrażenie i myślę, że to jest dla Lewicy duży problem. Być może jakaś interwencja ze strony Rafała Trzaskowskiego i zdejmowanie krzyży, to był ten sygnał ze strony Platformy, że tak bardzo już jest progresywna, że dla Lewicy tak naprawdę nie ma miejsca, co w ogóle tworzy moim zdaniem problem dla Trzaskowskiego, jeśli chodzi o wybory prezydenckie ogólnopolskie, ale w tych wyborach krótkoterminowo na pewno Platformie pomogło. Więc tak ja bym definiował te kryteria sukcesu i absolutnie zgadzam się z tą prognozą właśnie Pladego, że to będzie miał bardzo duże reperkusje. Natomiast ciekaw jestem, czy Tusk tak długoterminowo myśli. Czy to nie jest tak, że przypadkiem ta dynamika tej polskiej polityki, zresztą chyba też nie tylko polskiej, ona jest tak duża, że dzisiaj politycy nie są w stanie w ogóle tak bardzo długofalowo myśleć i ta perspektywa dla Tuska, że będzie mógł podporządkować swoich koalicjantów w ciągu najbliższych miesięcy jest tak kusząca, że on woli doprowadzić do zjazdu Trzeciej Drogi i Lewicy i sam być tym hegemonem po tej stronie lewicowo-liberalnej, że myślę, że nie wykluczam tego scenariusza, ale dla Tuska jest to scenariusz jak najbardziej
najbardziej optymalny, a co będzie w dłuższej perspektywie, no to się zobaczy. Do wyborów kolejnych parlamentarnych bardzo daleka droga, myślę, że jeszcze Tusk o tym w ogóle nie myśli, więc nie wykluczałbym, że on w ogóle na taki scenariusz mocnego podporządkowania już w tym krótkim okresie chciałby zagrać. Bardzo Wam dziękuję za tę dzisiejszą dyskusję. Gościem Klubu Tygodnika był Marcin Palade, analityk polityki, specjalista od geografii wyborczej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I stały komentator tego formatu, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzięki, Pawle. Również dziękuję. Zachęcam do wspierania Klubu Jagiellońskiego na wszelkie możliwe sposoby, do śledzenia nas w mediach społecznościowych, do czytania naszych tekstów na portalu. A w Klubu Tygodniku to już wszystko. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w powyborczym tygodniu.